pamięci, a szczególnie myślę sobie o niespotykanej życzliwości. Zadaję sobie pytanie, czy w dzisiejszych takich bardzo komercyjnych czasach byłaby możliwa taka więź, takie kontakty, jakie było właśnie z tymi ludźmi, którzy przychodzili na przedstawienia, przynosili spontanicznie ze swoich domów ciasto, jakieś pyszne rzeczy. Też mówiłam tu w wywiadzie, którego tutaj byśmy udzielali po kolei, o takim wydarzeniu, gdzie właśnie, znaczy chodzi o to, że zachorowałam, tak, na anginę. Miałam wysoką temperaturę, a ponieważ to nie czas, kiedy można było zadzwonić do domu, żeby ktoś przyjechał, nie było komórek, nie było takiej łączności, gdzieś w bardzo małej miejscowości, spontanicznie jedna z rodzin po prostu zabrała mnie do domu, położyła w bielutkiej, wykrochmalonej pościeli, ugotowała rosół, zrobiła herbatę z malinami i po prostu bardzo się o mnie troszczyli. Przez całe lato utrzymywaliśmy kontakt, wymieniając sobie kartki świąteczne, dzwoniąc z różnych okazji. Te dziewczyny młode, które właśnie były w tej rodzinie, przyjeżdżały do mnie do Warszawy, odwiedzały teatr mój i po prostu no, przez lata ta więź była utrzymywana. Także strasznie ciepło myślę o tych ludziach, którzy nam okazywali po prostu serce. Poza tym chciałam powiedzieć, że jestem dziewczyna z miasta, tak? Urodziłam się w Warszawie i nie miałam rodziny na wsi, w związku z tym właśnie taka podróż do takich małych miejscowości, no to była taka trochę podróż właśnie, że zobaczyłam gospodarstwa, tak, te konie, które były dla mnie jakimiś egzotycznymi stworzeniami, także no bardzo to fajnie wspominam, a chciałam powiedzieć, że tak jak tu koledzy powiedzieli, że ten szczurobak gdzieś mi tam krąży w życiu, to chciałam powiedzieć, że ja w tym roku prowadziłam warsztaty z dziećmi właśnie z małych miejscowości, właściwie ze wsi, z kolegą z teatru. Pracuję, że tak powiem, 30 lat, a może trochę nawet więcej w Teatrze Lalka nadal i właśnie z jednym z kolegów. W tym roku na Podlasiu prowadziliśmy pod granicą białoruską, prowadziliśmy warsztaty, gdzie motywem przewodnim był szczurołap. Mam w komórce zdjęcia, gdzie właśnie z grupą dzieciaków zbudowaliśmy wóz szczurołapa. Same dzieci zbudowały właśnie, myśmy stworzyli tylko podstawę taką, a dzieci ten wóz ozdobiły, zrobiły zresztą całą tą historię, żeśmy sobie tam odgrywali na różne sposoby też. Dzieci robiły lalki, pisały teksty różne, także warsztaty teatralne właśnie z młodzieżą taką i dzieciakami wiejskimi. Także patrząc na te zdjęcia też z przyjemnością patrzę na kolegów, którzy pracują w różnych teatrach w Polsce, na przykład na Elę Węgrzyn, znakomitą aktorkę, która jest w Poznaniu, i na Basiela, która jest w Opolskim Teatrze, tak? Bo i tu się nie żyje, niestety. Wiem, niestety, tak. Także z przyjemnością tu obserwowałam kolegów, z którymi do tej pory no, mamy kontakty zawodowe, także i prywatne też, także z przyjemnością. Te kontakty prywatne pozostały do dnia dzisiejszego. A jeszcze chciałam, przepraszam, zwrócić uwagę na przepiękne lalki. Może Janusz to zresztą by chciał powiedzieć, jak to było, ale chciałam powiedzieć o panu Kilianie, którego wystawa jest w tej chwili w Teatrze Lalka w Holu. Także kto z Państwa chciałby obejrzeć wspaniałe formy. Ja myślę, że Janusz jakby wszedł do tego holu, to zobaczyłby lalki, którymi grał w Teatrze Lalka. I pan Adam Kilian, który nie wiem, zbliża się jubileusz Teatru Lalka 70-lecie, będzie w listopadzie. Jeśli pozwoli zdrowie pana Adama Kiliana, ma ponad 90 lat, no to będziemy go pewnie gościć. Do Janka nie mam żadnego pytania, Janek będzie mówił sam z siebie. A ja myślałem, że pierwsze wolne. No to mów, pierwsze wolne. Witam Państwa bardzo serdecznie i chciałbym podziękować, że po tylu latach, no dzięki mojemu przyjacielowi, czy naszemu przyjacielowi, bo jest nasz przyjaciel, Markowi Uszczyńskiemu, mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać. Cieszę się ogromnie, że przyszliście Państwo tutaj i że Teatr w Drodze, który no 30 lat temu wędrował, a jednocześnie myśmy wam troszeczkę go przybliżyli, czy odświeżyli. Myślę, że takie wędrowanie, jak myśmy to robili, na długie lata gdzieś tam w naszych sercach, w naszym postępowaniu się zakorzeniło i ta wędrówka istnieje. To, co powiedziała Mirka,
kontakty zostały, przyjaźnie, co Witek, co Jarek. I myślę, że u tych kolegów, którzy nie przyjechali, bo chciałbym powiedzieć jednej rzeczy, może o sobie trochę, bo o teatrze, drodzy już Państwo, wiecie bardzo dużo. Otóż co powiedział na filmie wspaniały aktor, nasz przyjaciel, kolega, który odszedł, Wojtek Deneka, że on chce dotykać wszystkiego innego. Ja mu tego pozazdrościłem trochę i też idąc jego wypowiedzią, że wędrowie chce dotykać czegoś innego. Otóż, drodzy Państwo, wędrując, zawędrowałem na Białoruś. Mieszkam od 25 lat na Białorusi. No, ożeniłem się 25 lat temu na Białorusi, a mieszkam trochę krócej. Tam prowadzę gospodarstwo turystyczne nad samą rzeką Gawią, 1800 metrów od rzeki Niemen. Oprócz tego, że tam gospodarstwo, biznes, nie pieniądze, to jest istotne, a mniej istotna jest współpraca z tymi ludźmi, z tym środowiskiem, idąc śladem wędrowania teatru w drodze, założyłem tam, no tak, można to tak powiedzieć, trapę, bajkowy las. Zimą, latem odbywają się tam przedstawienia, spektakle. Na Nowy Rok jest Święty Mikołaj z przedstawieniami nad rzeką. Latem różne inne koncerty. Odbywają się tradycyjne białoruskie wesela, czyli nad samą rzeką, nad rzeką Gawią, a później zakochani rzucają klucze. Gdzie Państwa serdecznie zapraszam do siebie. Może wolne pytanie drugie, czy nie już? Za dużo. Za dużo. No i dobrze. Brawo. Krzysiu, nie możesz. Bardzo Cię przepraszam, ale nie możesz. Mamy ograniczony czas. O 7 zaczyna się tutaj seans filmowy, ale pozostajemy, mamy jeszcze 25 minut, czy nawet więcej, 30 minut. Mam taką informację. Widzieliście Państwo dokonania kolegów. Istotne dokonania dla kultury nie tylko Związku Młodzieży Wiejskiej, ale w ogóle dla kultury polskiej. Ale zarząd krajowy, obecny zarząd krajowy docenił to wszystko, co Teatr w Drodze zrobił i uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego Teatr został nagrodzony. Ja poprosiłbym przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej, Darka Suszyńskiego, o wręczenie na ręce Teatru w Drodze odznaczenia imieniem Ignacego Solarza za całokształt dokonań. To jest odznaczenie zbiorowe dla całego Teatru w Drodze. Za zasługi dla Związku Młodzieży Wiejskiej. Proszę kolegę prezesa o wręczenie. Znaczy. Będę mówił krótko, z racji tego, że już dużo zostało powiedziane i jeszcze chętnie pokazane. Także chciałbym na pewno podziękować za to, że ta kultura w takiej formie trafiała pod te polskie strzechy. I co zauważyłem? No zauważyłem takie dwie rzeczy, może jedna troszeczkę mniej pozytywna, ale że to
teatr w drodze i to ZMW dzisiaj ma pewne takie rzeczy podobne. Jedna to jest ta kwestia finansowa, że nigdy nie było łatwo. A druga, ta bardziej pozytywna, to jest ta zaradność, że jak się nie ma, to i tak Polak potrafi. Także dziękuję za to, że jest, mam zaszczyt nagrodzić teatr w drodze. I tę inicjatywę, o której się dowiedziałem tak dosyć niedawno, która gdzieś w pewien sposób też chce mnie natchnąć do tego, żebyśmy w jakiejś formie mogli wrócić do kultywowania tej tradycji, do pokazywania kultury na wsi. I mam nadzieję, że narodzi się z pewnych rozmów, z pewnych spotkań powrót do tej tradycji, tak żeby tą młodzież też zaszczepiać w niej to aktorstwo, te pewne pasje, bo dzisiaj mamy problem z duchem społeczności, mamy problem z czynem społecznym, ponieważ młodzi ludzie dzisiaj z miłą chęcią chcą oglądać teatr, ale w internecie, a nawet nie chcą w nim uczestniczyć, więc musimy podjąć od nowa wyzwanie, zachęcić młodych, zaszczepić w nim tego ducha spotkań, ducha współpracy i mam nadzieję, że jeszcze, jak to często powtarzam, z tej służby dla nas, Związku Młodzieży Wiejskiej skorzystacie, jak to się kiedyś mówiło. Pomożecie? Pomożemy. Dziękuję bardzo. Pomożemy. Zrobiłbym sobie z tych emocji krzywdę. Proszę Państwa, dziękuję kolegom aktorom. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować za to odznaczenie, ale to odznaczenie należy się dla wszystkich ludzi, którzy byli związani z teatrem w drodze. Ich nie było widać, nie było słychać, ale pracowali, żeby ten teatr w drodze funkcjonował. Dla tych wszystkich ludzi, którzy byli w teatrze w drodze, a odeszli. Jeżeli Państwo pozwolicie, wspomnę tylko takie nazwiska jak Wojtuś Deneka, jak Leszek Popławski, jak Julinek, Romek. Roman Smok. Odeszli od nas, odszedł też czy autorzy tekstu Szczurołapa, pani Maria Kosakowska i pan Janusz Galewicz. Im się też należą, to oznaczenie się należy. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A teraz poprosimy Jarka, Marka, zagrajcie muzykę, zagrajcie. Zagrajcie na żywo.